Cześć, wracamy z formatem Biotech Talk po roku przerwy. Oczywiście to nie jest tak, że my przez te trudne miesiące zostawiliśmy Was z niczym, bo pojawiało się bardzo dużo różnych programów, czy to vlogi, czy webinary, panele dyskusyjne, w końcu zupełnie nowy format skrojony na czasy tej pandemicznej scenerii, czyli Biotech Live, to rozmowy z ekspertami prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem łącza internetowego, ekranu komputera i specjalnej platformy do kontaktów w sieci. Ale jedna rzecz w mojej mentalności się przez ten czas nie zmieniła. Ja zawsze będę uważał, że takie wywiady to tylko pewien substytut realnych spotkań i nigdy nie będą dla mnie w pełni naturalną sytuacją. Dlatego ogromnie się cieszę na dzisiejszą okoliczność, że będę miał w końcu możliwość usiąść naprzeciwko swoich rozmówców. To przedstawiciele spółki, która choć istnieje od września 2020 roku, to głośno zrobiło się o nich na początku bieżącego roku. Przede wszystkim za sprawą osoby jednego z ich inwestorów, bo przyznacie, że nie codziennie zdarza się sytuacja, że w polskiej biotechnologii pojawia się najlepszy piłkarz świata, czyli Robert Lewandowski. I oczywiście mam świadomość tego, że jesteśmy na YouTubie i nie każdy widz będzie tak twardo związany z branżą biotech, dlatego nie zabraknie pytań o kapitana naszej reprezentacji w piłce nożnej, ale będzie też sporo takich tematów fachowych związanych z zieloną biotechnologią, czyli z nowoczesnym rolnictwem. Patrząc szerzej, chodzi o poszanowanie ograniczonych zasobów naszej planety, ale patrząc w perspektywie bliższej, o stworzenie lokalnego, wydajnego, zrównoważonego ekosystemu upraw. Przed naszymi kamerami znaleźli się przedstawiciele spółki Biolider. To współwłaściciel Jarosław Peczka, który w naszej branży może być też znany z innego biznesu biotechnologicznego, czyli firmy Biogen, oraz doktor inżynier Janusz Mazurek, dyrektor do spraw badań i rozwoju, przewodniczący Rady Ekspertów Biolider. Zapraszam na rozmowę. To zacznę od samego początku, czyli jaka jest geneza spółki Biolider, bo głośno zrobiło się o Was na początku tego roku, kiedy to poinformowaliście o połączeniu sił z Biogenem. Biogenem, który tak naprawdę istnieje na naszym rynku już 3 dekady. Tak, geneza spółki była taka, że powstał pomysł Biogen jako firma, która od 30 lat działa na rynku, żeby zaprząc do współpracy firmę, która pomoże nam realizować rzeczy, na które nie zawsze mamy czas. I tutaj zrodził się pomysł na Biolider i na tej zasadzie właśnie stworzyliśmy spółkę, która bardziej wdraża nasze rozwiązania już w technologię przy stosowaniu tam, gdzie jest miejsce używania naszych produktów. I podzieliliśmy swoimi obowiązkami się nawzajem. Tutaj właśnie Biogen od zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego. Spółka Procam jako dystrybutor naszych rozwiązań jest razem w naszej trójce jako synergia trzech firm, które się wspierają, które są dla siebie partnerami, które robią wszystko, żeby ta współpraca jak najlepiej się układała i jak najlepiej wdrażała te produkty i te rozwiązania, które są, które będą, które są badane, które będą wprowadzane w przyszłości. To przyznać trzeba, że dosyć nietypowy prezent jak na 30 urodziny Biogenu, bo chyba tak to możemy potraktować, tak? Bo to tak się zbiegło w czasie. Tak się zbiegło w czasie, ale to tak naprawdę gdzieś tam w głowie nam chodziło i chcieliśmy coś zrobić więcej, bo to jak właśnie podkreślam, w naszej branży czas to niestety jest duży problem i tego czasu ciągle jest mało. Chcemy skupić się na tym, co robimy najlepiej jako Biogen i jako Biolider, czyli właśnie wykorzystać potencjał uczelni, badania, rozwój produktów i razem się uzupełniać, nie wchodząc sobie w drogę, a tworząc mega fajny team i współpracę między innymi też właśnie ze spółką Procam, która dystrybuuje nasze rozwiązania. My jako Biogen jesteśmy i Biolider wsparciem też dla tej spółki i pomagamy wdrażać, badać, testować, no i oczywiście rozwój rynków zagranicznych, co też oczywiście tutaj pandemia nam nie ułatwia, ale to pewnie jeszcze o tym też porozmawiamy. Jasne. Biolider, czyli liderzy w konkretnych dziedzinach. Czy możecie w sumie powiedzieć tak, że te osoby, które składają się na tą spółkę, znaleźliście się gdzieś tam w prime time każdego z Was, bo w sporcie, do którego też później przejdziemy, tak jak w biznesie w zasadzie, można wyrysować ten taki najjaśniejszy, najlepszy punkt kariery? Znaczy na pewno mamy, przynajmniej tak w mojej głowie, ja uwielbiam pracować i dla mnie praca to nie jest praca tak naprawdę, tylko pasja, miłe spędzanie czasu. Czasem oczywiście nawet i z pracą można mieć za dużo, ale generalnie nie traktuję pracy jako czegoś, co mnie męczy, tylko raczej co daje frajdę.
I też jako wspólników, jako partnerów zawsze bierzemy sobie do tego ludzi, którzy na pierwszym miejscu stawiają tak naprawdę efekt, osiągi, zasady, a na końcu są pieniądze, bo jak są zasady, jest ciężka praca, jest dążenie do celu, to i na końcu są też pieniądze, a jak to działa w odwrotną stronę, to nie zawsze to wychodzi, bo wiadomo, że tak naprawdę trzeba robić coś fajnego, żeby to stworzyć. Później samo to się będzie toczyło. O samej gamie produktów za bardzo bym nie chciał mówić, bo nie chciałbym, żeby ten wywiad miał taki wydźwięk marketingowy. Natomiast jasne. Tu właśnie, panie Januszu, chciałbym szczerze zahaczyć o te badania, które macie zamiar prowadzić. Jakiego rodzaju prace badawcze macie zamiar prowadzić pod tą nową wspólną marką Biolidera? Tak, no w związku niejako z charakterem tego, czym mamy się zajmować jako Biolider, czyli wdrażaniem produktów, które już zostały wymyślone, będą wymyślone w firmie Biogen i w laboratorium, o którym już pan Jarosław wspominał. Natomiast w dużej mierze jakby też mamy pewne oczekiwania wynikające z tego, jak wygląda rynek, prawda? My jako firma komercyjna generalnie oczywiście musimy patrzeć na realia rynkowe i pierwsze, co generalnie robimy i nad czym się zastanawiamy, no to jest kwestia zapotrzebowania na konkretne rozwiązanie. I to niejako nam daje duże możliwości, żeby potem wiedzieć, w jakim kierunku będziemy szli od strony badawczej. I tutaj dzięki właśnie współpracy z tak dużym partnerem, jakim jest firma Brokam chociażby, jako dużego dystrybutora, mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o przełożenie faktycznych problemów. Mówię tutaj, jeżeli chodzi o rolnictwo, biznes zawsze zaczyna się od tego momentu, czyli rozpoznać problem, gdzie są możliwości i dopiero potem zajmujemy się badaniami. I idąc dalej tym tropem, oczywiście dalej będziemy kontynuować pracę nad wyszczepianiem czy szukaniem różnych izolatów, które naturalnie występują w środowisku, jeżeli chodzi o bakterie, ponieważ tutaj możliwości są nadal bardzo ogromne. Gdzieś tak powiem, ostatnio wyczytałem, co aż mnie uderzyło, że formalnie przyjmuje się, że jest około 10 miliardów gatunków bakterii. No, w sensie hodowlanych możliwości jest tego zdecydowanie mniej, także pole do popisu jest ogromne, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. Niemniej sami przypuszczalnie nie będziemy w stanie tego zrobić, dlatego wchodzimy chociażby we współpracę z różnego rodzaju jednostkami badawczo-naukowymi, z uczelniami, podpisujemy umowę o współpracy i w takim ujęciu będziemy starali się również w tym kierunku iść. To, że wyszczepiamy, czy będziemy starali się wyszczepiać, izolować poszczególne bakterie, to jest jedno. Natomiast niezmiernie istotnym kierunkiem jest to, jak te bakterie wzajemnie ze sobą będą zachowywały się w konkretnym środowisku. W kontekście oczywiście tego problemu, o którym na samym początku wspomniałem, tutaj bardzo duże nadzieje pokładamy właśnie we wszelkiego rodzaju badaniach związanych z metabolizmem wtórnym, właśnie wynikającym z jakby procesu zasiedlania systemu korzeniowego nie tylko przez bakterie, roli bakterii, jeżeli chodzi o produkcję hormonów roślinnych. Jest to kierunek, uważamy, bardzo przyszłościowy i w tym ujęciu oczywiście też chcielibyśmy bardzo intensywnie pracować. No, dla przykładu, jedna z podstawowych grup bakterii, bakteria Azotobacter, świetnie w siedlisku współpracuje z różnymi innymi gatunkami bakterii. No teraz marzeniem jest jakby poznać tą współpracę i potem to przełożyć na efekty komercyjne. To jest kolejny taki etap tego, czym chcielibyśmy się zajmować. Bardzo istotnie myślimy również o procesach biostymulacyjnych, ponieważ jest to przyszłość rolnictwa, a bakterie, nie tylko w ogóle mikroorganizmy, bardzo istotnie wpisują się w te procesy fizjologiczne. Kolejna rzecz to jest stres środowiskowy. No w tej chwili z uwagi na zmiany klimatyczne tych stresów w rolnictwie jest coraz więcej, chociażby usłonecznienie. Generalnie na całym świecie się prowadzi pracę nad ograniczeniem jakby usłonecznienia w kontekście jakby też ograniczenia plonu. I tu mamy pierwsze takie przynajmniej obserwacje wspólnie właśnie z naszą zaprzyjaźnioną firmą, z którą współpracujemy, z firmą Procam. Wiemy, że dodatek bakterii na przykład ogranicza uszkodzenia słoneczne. I chcielibyśmy bardziej właśnie w takim kierunku, nie tylko w kierunku uszkodzeń słonecznych, bo chociażby bardzo istotną rolą jest tak zwany etylen stresowy, który często pojawia się w systemie korzeniowym i w takim ujęciu również chcielibyśmy tę pracę prowadzić. Wreszcie bardzo istotny kierunek, no ściśle wpisujący się w te wszelkiego rodzaju idee, które w tej chwili funkcjonują w rolnictwie nie tylko, to jest kwestia jakby zwiększenia efektywności stosowania nawożenia mineralnego. Bardzo istotny kierunek, bo wszyscy doskonale wiemy, że nawożenie mineralne ma swoje zalety, ma też swoje wady. Nadmiar nawożenia mineralnego prowadzi do pewnych zaburzeń środowiskowych i tutaj pojawia się jakby kwestia bardzo zasadnicza, to znaczy
w jaki sposób jesteśmy w stanie poprzez wprowadzenie różnego rodzaju mikroorganizmów do środowiska zwiększyć efektywność tego nawożenia, żeby to, co faktycznie zostało podane w postaci nawożenia mineralnego, było w zdecydowanej większości wykorzystane, a nie było wymywane, żeby te nawozy nie były wymywane, nie prowadziły do eutrofizacji. Także no, tych kierunków naprawdę jest sporo. I na te kierunki rozwoju, na tą odpowiedź na zmiany klimatu też nie pozostaje obojętna Unia Europejska, no, wprowadzając chociażby Europejski Zielony Ład. Tak, to w jaki sposób te badania mają wspierać właśnie założenia Europejskiego Zielonego Ładu? Yes. Znaczy jest to bardzo, bardzo oczywiste, że tak powiem, pytanie niejako wynikające trochę z kierunku badań, o których wcześniej wspomniałem. Tutaj na pewno trzeba przyjąć te dwa podstawowe założenia, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Czyli w pierwszej kolejności jest to kwestia zwiększenia efektywności właśnie korzystania z zasobów, między innymi właśnie efektywność wykorzystania tego nawożenia mineralnego, o czym wspominałem. Jednocześnie jest kwestia dążenia do cyklu produkcji w obiegu zamkniętym. I powiem szczerze, że tutaj jest to ogromne marzenie. Ja przyznam szczerze, że temat jest niezmiernie fascynujący. Niemniej nasza firma wpisuje się bardzo realistycznie w to założenie. Tutaj bądźmy szczerzy, generalnie obieg zamknięty przy uprawie jednego gatunku rośliny na powierzchni 100, 200 czy kilku tysięcy hektarów jest pewnym marzeniem. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby w tym kierunku jakby rolnictwo i nie tylko poszło. Niemniej tutaj chodzi o pewne realia, prawda? My te realia mamy, ponieważ mamy narzędzia, które w konkretnych aspektach, o których między innymi wspominałem, czyli zwiększenia efektywności nawożenia, także jakby kwestia zmniejszenia negatywnych konsekwencji stosowania chociażby pestycydów, ale mówię konkretnie o sytuacji ich metabolizmu w glebie, no bo generalnie bakterie w dużej mierze odżywiają się związkami organicznymi. Bardzo wiele pestycydów jest organicznych. Substancje ropopochodne, oleje to są wszystko związki organiczne. To jest zwiększenie metabolizmu gleby poprzez chociażby takie narzędzie, jakim jest produkt bakteryjny odpowiednio dostosowany, no w sposób bardzo fajny wpisuje się w to, co jest drugim jakby aspektem działań tego Zielonego Ładu, czyli kwestią ograniczenia zanieczyszczeń. Także jak najbardziej te nasze działania, no wydaje mi się, jako fajne narzędzie wpisują się w wiele aspektów tego, w jakim kierunku no, wprowadzana jest ta idea Zielonego Ładu. Trochę zbierając najważniejsze informacje, jakie byłyby w takim razie te największe wyzwania, które stoją dzisiaj przed producentami, wyzwania no, na drodze do tego idealistycznego modelu zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej, bo do tego zmierzamy. No bioróżnorodność, znaczy poprawa bioróżnorodności środowiska glebowego, generalnie gleba. No jakby od tego trzeba zacząć, to jest chyba największe wyzwanie i wydaje nam się, że właśnie w tym kierunku bardzo istotnie będziemy pracować, bo to nie jest kwestia zwiększenia bioróżnorodności, ale też kwestia odpowiedniego rozkładu materii organicznej, zwiększenie wykorzystania materii organicznej. Właściwy płodozmian, ale płodozmian dostosowany nie tylko do aspektu ekonomicznego, ale do zdrowia gleby, czyli do uwarunkowań glebowych. Proszę wziąć uwagę, ja się też nad tym ostatnio mocno zastanawiam, że jak wygląda kwestia struktury populacji bakteryjnych w glebie. One są poukładane w pewne szufladki, w pewne pudełka. Wystarczy uprawa roli, żeby te pudełka praktycznie totalnie zredukować, wymieszać. Czyli trudno nam mówić w tym momencie o pewnej ciągłości siedliska mikroorganizmów w glebie. To siedlisko się zmienia chociażby przez uprawę roli. Musimy nadążać w ślad za tym generalnie, więc dlaczego by nie w umiejętny sposób niejako z powrotem te mikroorganizmy, przynajmniej ta część tu jest najbardziej efektywna, zapewne relacje wprowadzać. Wydaje mi się, że to jest najbardziej istotny kierunek, czyli środowisko glebowe i wszystkie aspekty, które są z nim w tej chwili związane. No bo to jest jakby mózga roślin, gleba jest podstawą. Mówicie, że tworzycie dla ludzi świadomych, więc chciałem zapytać ten poziom świadomości, ale zarówno w skali takich indywidualnej, w skali osób, konsumentów, ale i w skali całego systemu. Czyli mam na myśli to, czy rolnicy rzeczywiście są otwarci na nowe, innowacyjne rozwiązania, entuzjastycznie nastawieni do tych zmian na rynku, czy raczej przywiązani do tych przekazywanych z pokolenia na pokolenie metod produkcji. I w drugą stronę, czy konsumenci chadzając sobie po alejkach sklepowych zwracają uwagę już nie tylko na skład, ale sposób produkcji, może sami bardziej stawiają na uprawy w przydomowych ogródkach? Może trochę długie pytanie, ale jestem ciekaw panów opinii na ten temat. Ja myślę, że świadomość taka już jest i to zarówno naszych odbiorców, czyli rolników, klientów indywidualnych,
to można samemu ocenić po sobie. My też jesteśmy klientami i akurat swoje produkty też możemy kupować i siebie tak samo też odbieramy jak klienta przeciętnego, takiego, który jest klientem detalicznym. Też patrzymy na to, żeby kupować możliwie najbardziej zdrowe, możliwie wyprodukowane przy jak najmniejszej ilości chemii czy antybiotyków. Podobna sytuacja też była właśnie z produkcją zwierzęcą, że zmniejszaliśmy ilości antybiotyków po to, żeby uzupełniać je jakimiś ziołowymi rozwiązaniami czy probiotycznymi. I taka tendencja jest. Oczywiście często jest tak, że dużo się jeszcze mówi, a nie zawsze to jest takie wdrażane, ale jeżeli chodzi o rozmowę z rolnikami, polski rolnik jest stosunkowo młody w stosunku do innych krajów. Średnia wieku jest stosunkowo niska. To też łatwiej nam dotrzeć do tych ludzi, bo jednak internet tu jest dużym, ma swój duży udział i duży zasięg. I otwartość na te rozwiązania już zupełnie inna niż ta, która była, nie wiem, 3, 5, 10 lat temu. To też pewnie wynika z coraz większej ilości firm biotechnologicznych. My firmy biotechnologiczne inne, które są na rynku, nie postrzegamy jako konkurencję. One wszystkie dla nas są tak naprawdę, oczywiście częściowo konkurencją, ale też wsparciem, bo czym więcej jest takich firm, tym więcej w ogóle o problemie się mówi i mówi się też o takich rozwiązaniach, także... Tworzy się pewna masa krytyczna, prawda, wokół... Dokładnie, bo co innego jak samemu o czymś mówimy i się gada o jakichś rzeczach, ale do końca nikt po pierwsze nie można się z tym przebić, bo nam w to nie wierzy, bo... Zazwyczaj i nauka, i odbiorcy mówią, a to nie da rady, to nie wypali, ale później czym większą robimy skalę i robimy sprzedaż, to klienci sami mówią, produkt działa, no kurde, coś jest. I później coraz łatwiej się gada o kolejnym, bo to już nie wygląda, że a gadają o czymś, tylko to naprawdę działa. I w ten sposób to po prostu należy odbierać. Oczywiście jeszcze jest daleka droga do uświadamiania społeczeństwa czy klienta. To jest tak, jak u nas jest daleka droga do tego, co jeszcze chcemy zrobić, bo my nawet w własnych bakteriach poprzez zmianę technologii, podwyższanie koncentracji, zmianę tej samej bakterii, wyizolowanie, jakby namnożenie jej kolejnych pasażowań, kolejnych szczepów, pokazuje, że ma inne zdolności. To też często jest nieopisane w literaturze. Mamy już część dowodów na to, że w literaturze dana bakteria nie tworzyła takich rozwiązań, a teraz się okazuje, że z punktu praktycznego wychodzi, że ma bardzo dobre zastosowanie na przykład biostymulacyjne, gdzie to nigdy w literaturze nie było opisywane, bo było badane pod innym kątem. Ale to też wynika z tego, że było badane pod pewnym kątem, nigdy nie było wdrożone na dużą skalę, a dopiero tak naprawdę wdrożenia dają nam pełny obraz, bo one są już w takim realu, nie tylko w warunkach laboratoryjnych. No właśnie, w waszym modelu biznesowym, oprócz tej produkcji, dystrybucji, badań własnych, ważna jest też właśnie edukacja i popularyzacja wiedzy na temat ekologii, na temat zrównoważonego rozwoju. To jak macie zamiar realizować ten segment waszej działalności, bo pan, panie Jarku, sporo o tym właśnie powiedział, że ta edukacja jest na coraz lepszym poziomie, ale wciąż długa droga przed nami. Oczywiście. To mogę też od razu dodać, tak, jako firma BioLider i tutaj wspólnie z Procam. Procam duży nacisk kładzie właśnie na edukację. Wszyscy agronomowie i osoby, które docierają do klienta, mają w ogóle część pensji uzależnioną od tego, jak zaliczają egzaminy z wiedzy o produktach, o technologii uprawy. To pokazuje, że nie jest nacisk tylko na samą sprzedaż, że handlowiec musi tylko umieć sprzedać, to nie wystarcza. Musi pozaliczać część egzaminów z wiedzy ogólnej, bo dobry handlowiec powie, ale po co mi to, skoro przecież w końcu i tak to się sprowadza do tego, że mam zarobić. Tak, ale ty na końcu jesteś wizytówką firmy i ty, twój pracodawca chce wiedzieć, że ty po prostu godnie też reprezentujesz. Ja wiem, że ty to potrafisz zrobić i potrafisz sprzedać, ale też czasami rolnik chce usłyszeć, czy klient usłyszeć odpowiedzi na inne pytania, nie tylko konkretnie na zadane na temat danego produktu, który chce kupić i ty tą wiedzę musisz mieć. I dlatego my też właśnie nacisk na szkolenia, na dziewczyny z laboratorium, które pracują w laboratorium, ale dla nas co jest ważne, żeby one też jeździły w teren, bo tam słyszą informacje od rolnika, od klienta, uczą się innych rzeczy, nie tylko aspektów tych w laboratorium, tylko trochę wcielają się w handlowca,
czy doradcę, który słyszy, o czym rozmawia z klientem, i zupełnie mają inny ogląd sytuacji. To jest jakby całe ogarnięcie firmy. Tak samo ktoś, nie wiem, z recepcji jedzie na produkcję, żeby poznać fizycznie te produkty, żeby to poczuć, bo samo tylko jakby takie wrzucanie cyferek i produkt tylko w komputerze, to nie jest obraz firmy. To bardzo się cieszę, że Excel tutaj nie przeważa, ale jak misja edukacyjna, to pan Janusz też na pewno ma sporo. Tak, tutaj zdecydowanie to jest tak, że my poniekąd, jakby w tej swojej właśnie nawet misji edukacyjnej, mamy coś takiego, że nie chcemy tylko i wyłącznie przez produkty, no bo produkt jest już ostatecznym rozwiązaniem. Natomiast przede wszystkim, żeby produkt się sprzedał, najpierw trzeba wiedzieć generalnie, jakie są zależności faktyczne, jeżeli chodzi o mikroorganizmy w środowisku. Tutaj nawet wracając do tego wcześniejszego pytania odnośnie ekologii, nawiązując właśnie do tych kwestii, o których mówimy teraz, czyli pewnego uświadamiania, też mamy kilka różnych rynków, to trzeba wziąć pod uwagę. Na przykład rynek miejski, na którym się bardzo mocno już w tej chwili nad tym rynkiem zastanawiamy, chcemy w niego wchodzić. Jest to rynek bardzo mocno ustawiony pod kątem ekologii, bo takie są założenia generalnie środowiska miejskiego. No, nikt się nie będzie spodziewał, żeby w tych miejscach jakby stosować jakby niebezpieczne środki, czy nadmiernie stosować nawożenie, więc ten rynek sam w sobie generalnie już poniekąd aż się chce, że tak powiem, badać te wszystkie zależności wynikające z tej działalności mikroorganizmów, i w takim kierunku ta edukacja musi być, bo ja sam osobiście, mając różnego rodzaju wykłady, widzę, że ta wiedza jest niedostateczna, jeżeli chodzi o kwestie struktury gleby, na przykład w warunkach miejskich, i jak mikroorganizmy glebowe mogą w pewnych procesach naprawdę pomagać czy wspomagać, jeżeli chodzi o kwestie żywotności. Tutaj jeżeli założymy chociażby to, że drzewa żyją zdecydowanie krócej w warunkach miejskich niż w naturalnym, że tak powiem, siedlisku, co w dużej mierze wynika też z niedostatecznych relacji pomiędzy mikroorganizmami a materią organiczną i tak dalej, to wiadomo, że ten kierunek jest słuszny. Tylko żeby wiedzieć, co chcemy zrobić, czy co nasi klienci chcieliby zrobić, trzeba najpierw uświadomić sam problem, czy ta kwestia edukacyjna jest niezmiernie istotna. Natomiast już kwestia edukacyjna, na przykład wynikająca z bezpośredniego przełożenia naszych produktów dla rolnictwa, tam gdzie się już produkuje, też musi być troszeczkę inna. No generalnie bądźmy szczerzy, że w pewnych aspektach ekologia jest wprost jednoznacznie, czy ma jednoznaczne przełożenie, tu nie ma dyskusji. W rolnictwie wielkoobszarowym, bądźmy szczerzy, pewne aspekty są nie do przeskoczenia, przynajmniej na tym poziomie wiedzy i na tym poziomie badań. Trzeba w pewnym stopniu dalej tradycyjnie uprawiać, jednocześnie wprowadzając te elementy właśnie związane z bioróżnorodnościami mikroorganizmów, więc tutaj forma edukacyjna jest już troszeczkę na innym poziomie. Bardziej jest kwestia właśnie uświadamiania możliwości zrezygnowania z pewnych założeń. To, co nam daje wprowadzenie mikroorganizmów do środowiska glebowego, i w takim ujęciu te wszelkiego rodzaju nasze prace związane z doświadczeniami polowymi, z pokazem wyników doświadczeń polowych, z edukacją bezpośrednio na polu wśród rolników, na pokazywaniem efektów wdrożeń, które zlecamy bądź które sami wykonujemy, współpraca z różnego rodzaju samorządami, czy wreszcie współpraca z uczelniami, gdzie generalnie my chcemy w pewnym momencie wspólne projekty badawcze prowadzić i potem publikować te projekty. To wszystko wpisuje się dokładnie w tą kwestię edukacji, że tak powiem, w tym szerszym ujęciu. No dobrze, czyli zrównoważone rolnictwo. Czy w takim razie jest to bardziej ciekawostka, trend, czy bezwzględna konieczność? To fajnie można wytłumaczyć na przykładzie Biogenu, który właśnie funkcjonuje na rynku 30 lat. Sam pan, panie Jarku, mówił tutaj w kuluarach i na konferencji prasowej, że kiedy tworzyliście pierwsze probiotyki, to można powiedzieć kolokwialnie, świat nie był na to gotowy i było to pewne nowum. Trochę te trendy wyprzedziliście. A jak to wygląda dzisiaj? Generalnie w tym momencie wygląda to tak, że już nie jesteśmy jedyni. To już nie jest coś, co zadziwia, coś, co jest wyjątkowe. Żeby być wyjątkowym, trzeba robić coś ponad to, co w tym momencie robimy, bo to, co robiliśmy 10 czy 15 lat temu, stało się standardem. Przynajmniej w hodowli zwierząt to probiotyki weszły już jako standard. Kiedyś oczywiście, jeżeli chodzi o ten Zielony Ład, czy mówienie o produkcji roślinnej, że absolutnie nie da rady i nie mamy szans, to myślę, że tutaj akurat mamy wiele swoich szans i na poprawę jakości i zmianę trochę sposobu myślenia. To tak samo właśnie ja podkreślam, że należy traktować probiotyki i antybiotyki w leczeniu zwierząt czy nawet u ludzi.
standardem teraz jest, że probiotyki zaleca się do poprawy zdrowotności, poprawy jakości przewodu pokarmowego, bo z tego bierze się tak naprawdę zdrowy organizm. Ale też nie mówimy i nie chcemy robić rewolucji, tylko bardziej ewolucję. I nie mówimy, że antybiotyki całkowicie musimy wyeliminować, bo to też jest praktycznie nie do osiągnięcia. Tylko antybiotyki używamy w momentach, kiedy one służą nam koniecznie do zwalczania pewnych chorób, ale dalej zawsze dajemy szansę organizmowi, po pierwsze, poprawić system cały organizmu, żeby on sam mógł się bronić i przywrócić jego naturalną odporność, a w momentach koniecznych używamy antybiotyku. I tak myślę, że taka droga też jest, jeżeli chodzi o produkcję roślinną, że chemia powinna być tym takim antybiotykiem, który służy do zwalczania, a probiotyki jako takie naturalne stymulatory odporności, zdrowotności, które mają poprawić stan tych roślin, stymulować te rośliny, żeby rzadziej było potrzeba używać właśnie tych antybiotyków, czyli tej chemii. I idąc dalej jeszcze tym tropem żywieniowym, że tak powiem, poprzez analogię człowieka. No kiedy bakterie się rozwijają? Kiedy jemy odpowiedni pokarm, czyli głównie zieleninę? No bo to jest podstawa. To samo dotyczy generalnie rolnictwa, no nie? W takim ujęciu, że żebyśmy prowadzili ten zrównoważony rozwój, no to potrzeba uświadomić, że oprócz bakterii, które my produkujemy i wnosimy, potrzebna jest też masa organiczna, potrzebny jest odpowiedni płodozmian, żeby one miały na czym się rozwijać. I w takim ujęciu to jest zasadne, bo to się często zapomina w tym pojęciu zrównoważonego rozwoju jedną zasadniczą rzecz, że my idziemy w pewnych kierunkach, ale nie możemy naruszać spadku produktywności. Czyli musimy mieć odpowiednie narzędzia, które utrzymają produktywność, bo tutaj jest kwestia pewnego bilansu, że no nawet w tym dążeniu do Zielonego Ładu, gdzie oczekujemy obiegu zamkniętego, ale my potrzebujemy tego bilansu dodatniego właśnie w takim sensie, żebyśmy coś jeszcze pozostawili innym, ale cały czas musimy jakby wierzyć, znaczy nawet nie wierzyć, musimy robić wszystko, żeby dalej wyżywić ludzi. No taka, to jest może górnolotne, ale generalnie na tym polega całe rolnictwo. Kiedyś ile osób jakby zajmowało się uprawą roli. Prawie każdy się żywił. W tej chwili bardzo nieliczna grupa producentów rolnych musi wyżywić miliardy. No w tym jest pewien paradoks, który trzeba zachować. Dlatego my wprowadzamy te narzędzia, które umożliwią generalnie przy tej konstrukcji właśnie Zielonego Ładu, ale jednocześnie przy ogromnej dozie rozsądku, zdrowego rozsądku i zderzenia się z realiami produkcji, utrzymać pewien poziom produktywności. No i w takim kierunku jest to najbardziej rozsądne założenie i to jest, że tak powiem, i konieczność, i jednocześnie oczekiwanie społeczne. Ale to idąc dalej też tą analogią odnośnie zwierząt i roślin, można też porównać, czy jest to możliwe. To odpowiem wprost. Produkcja zwierzęca 15-20 lat temu nie osiągała takiej wydajności, jak jest teraz. A teraz mamy dużo mniej, używamy antybiotyków, niż używaliśmy kiedyś. To pokazuje, że jest to możliwe, tylko po prostu trzeba to robić cały czas, ale nie poprzez tylko same badania, tylko poprzez wdrożenie i zagwarantowanie finalnemu producentowi, czyli rolnikowi, hodowcy, czy komuś, kto ma ogród, żeby miał podobne wyniki lub nawet osiągał wyższe, tylko połączenie tych różnych sposobów i technologii, żeby produkować zdrowiej, ale nie zmniejszając wydajności i opłacalności, bo przede wszystkim do tego to się też musi sprowadzać. I to jest właśnie ważne słowo zrównoważone, bo my lubimy popadać w skrajności, właśnie. Albo coś bezwzględnie gloryfikujemy, albo coś totalnie kładziemy w ogóle już na śmietnik. Czyli zainwestował i kosztował, partycypuje w tym biznesie no najlepszy piłkarz świata, czyli Robert Lewandowski. Co skłoniło popularnego lewego do tego, żeby zainwestować w wasz biznes? A jak doszło do tego, że w ogóle się gdzieś tam poznaliście i zdecydowaliście się współpracować? To jakie są właśnie teraz wasze te plany już po tym wsparciu finansowym udzielonym między innymi przez Roberta? Pan sam kiedyś w jakimś wywiadzie czy rozmowie mówił, że pasja w zasadzie nie wystarcza. To kapitał napędza te ciekawe, innowacyjne pomysły. Więc czy te wszystkie plany, które mówicie, no one w jakiś sposób zostały negatywnie zweryfikowane przez warunki pandemii?